Witajcie, z tej strony Łukasz z kanału Kosa TV. Dzisiaj dzień drugi zmagań z trawą. Zagrabiamy na dwa zestawy. Ursus 4512 z pożyczoną zagrabarką Kuna 3,5 metra i Massey z tym naszym klasem Linerem 430 S-ką. No powiem, że trawy leży faktycznie dużo, jest ona wilgotna po wczorajszym deszczu i nie można z wydajnością pogonić. Tej masy chyba jeździ na przełożeniu 3B, a Ursusem muszę powolutku jeździć jedyneczką i nie pogonię tej trawy. I tak to wygląda mniej więcej sytuacja. To jest pierwsza działka, jest godzina 10.30, tak przed 10.00 zaczęliśmy. Grabimy! Jest godzina 14.30. Mała zmiana koncepcji, jeszcze jednak postanowiłem porozbijać to, co wczoraj wieczorem kosiłem, ponieważ jest to wygodna, jak się przerzuci, to na pewno będzie lepiej się grobiło. Także mały tak przerywnik z przewracania. Teraz to mogę coś w końcu powiedzieć, bo w normalnym ciągniku jeżdżę, nie Ursusem, gdzie tam jest mega głośno. Nic nie słychać. Teraz można właśnie przejść do nagrywania vloga. Jest godzina 17.30. Niecałe, może 17.00, zaraz powiem, dokładnie. 17.20. No, delikatnie się pomyliłem. Godzina 17.20. Na ten moment jest zagrobione tylko 10 hektarów, ale z tego względu, że o 12.00 z ojczulkiem zjechaliśmy do domu. Ja odstawiłem zagrobarkę do sąsiada, tamtą kunę, żeby już mieć z głowy, bo jutro jemu będzie potrzebna, a mi już dzisiaj tak mocno by nie była potrzebna, bo chciałem jeszcze przetrząsnąć tamto, co kosiłem wieczorem wczoraj, gdzie był po prostu gruby, gdzie były tęgie pokosy, żeby to troszeczkę po tym deszczu złapało powietrza, żeby to nie było totalnie mokre, bo no bo po prostu jak troszeczkę będzie takie podwinięte, to mi się wydaje, że będzie lepiej, bo tak jak wspominałem, bo można nawozić mokrego, nie stanowi to problemu, ale no po co ma z tego cieknąć z tej kiszonki, bo jak da się, to jest pogoda troszeczkę, to żeby wysuszyć, osuszyć z tej wody, no to można troszkę czasu poświęcić i to doprowadzić. Teraz coś powiem może o tej zagrobarce. Jest to klas Liner 430S. Właśnie mam nowe oznaczenie, tu było 420S, ale to są mniej więcej takie same zagrabarki i też ją polecam, ale zaraz ktoś powie hola hola, no to cwaniaczko, kosiarkę sobie polecasz, zagrabarkę polecasz, wszystko co masz to jest najlepsze. Nie, są lepsze na rynku, ja tego nie ukrywam, ale tak zagrabarka też, jeżeli chodzi o taki kompakcik, taką małą jednogwiazdową, to jest fajny temat i już wam mówię dlaczego. Pierwsze primo, ona ma 13 ramion na szerokość, powiedzmy 4,30, bo katalogową szerokość robocza, bo ta szerokość robocza w tych zagrabarkach jest właśnie określona przy maksymalnym schyleniu ekranu. To jest od końca ramion do tamtego, to wtedy jest 4,30, no a fizycznie ona zawsze, każda jedna troszeczkę mniej łapie. No ale to jest nieistotne, no 430 już szerokości roboczej, ale ona ma 13 ramion na wirniku. Konkurencja przy tych podobnych szerokościach, tam powyżej 4,20, ma albo 11, albo 12 ramion. I ktoś to powie, że zaraz to jest żadna różnica o jedno ramię w to czy w to, ale ja porównam to, bo sporo pracowałem teścia kulem tą GA, bodajże 4,1,2,1 i ona miała tylko 11 ramion. Ma 11 ramion. W takiej trawie mokrej, zielonej, ją po prostu nie idzie pogonić, bo po prostu więcej jak 6 na godzinę to już chyba zostawiała, nie wyrabiała.
a tą można śmigać ponad 10, tutaj jest tej prawie 11 km na godzinę i zagrabia czyściutko. Jak widzicie, tutaj odwija praktycznie zieloną żylą gramy i jest czyściutko, one wszystko ładnie zgrabią, bo jest dużo wydajniejsze. Dzisiaj rano też grabiłem sobie sąsiada, tą kulę też 35,01 bodajże model, no 3,5 metrówkę, tak? I ona miała 10 ramion. Już sobie fajnie radziła, bo już po prostu mniejsza szerokość tych ramion jest wystarczająco było. Ale też tam jest jeden minus, bo tylko 3 zęby na jednym ramieniu. No, też tak można powiedzieć, że w suchym to ona sobie poradzi i nie widzę problemu. A w mokrej trawie to już się dławiła. Trzeba było obsusem jedynką śmigać, żeby taką grubą i mokrą trawę do czysta zebrać. Tutaj na tej działce, tu ogólnie cała działka ma powierzchnię 8,5 hektara, 5 hektarów jest wodnego, 3,5 hektara, no, o ponad 5 hektarów wodnego, także tutaj jest ponad 3 łąki w dwóch kawałkach, ta i za tą pszenicą, i ta pszenica przed nami też jest właśnie na tej działeczce. Tą pszenicę dosyć eksperymentalnie prowadzę uprawę, bo po prostu zacząłem się bawić, też troszeczkę tej ziemi przybyło i zostało troszkę miejsca na zboże i tutaj tak troszeczkę eksperymentalnie po kosztach pojechałem z tą pszenicą, a może to opowiem, jak wyjdzie eksperyment, się uda, żeby się nie ośmieszyć, to opowiem po prostu w żniwa, albo powiem jak czego nie robić, żeby się nie wkopać. No ale tutaj to też dosyć ciekawy będzie temat, jeśli chodzi o tą uprawę pszenicy, bo bardzo po kosztach powiedziałem. Wygląda dosyć ładnie, tutaj chorób nie ma, jak widać z dala, nie wiem czy to widać, ale tutaj ani rdzy nie ma, ani septoriozy też nie ma. Chwast z zachwaszczeniem też nie ma problemu, bo tutaj przed plonem była kukurydza na kiszonkę. Jest już po 20:00, zagrabiam na dzisiaj ostatnią działkę. Te co wczoraj wieczorem po obrządku kosiłem, po prostu zostaną na jutro. Tak zamierzam, jak się podniosę gdzieś około 2:00, to dopiero wam zrobię siemano, mamy rano. I będę kontynuował zagrabianie, tak myślę do obrządku parę hektarów jeszcze poleci. Do tej pół do piątej też chciałbym wcześniej skończyć obrządek i pewnie ojczulek resztę będzie grabił, a ja z Krzyśkiem będziemy wozić, coś nie coś nagram przy okazji, bo też muszę mu działki pokazać, dokładnie wszystkich nie pamięta, że w okolicy są też inne pograbione po sąsiedzku, także no lepiej być, pokazać te granice, żeby nie było później nieprzyjemnych sytuacji. Także tak kończymy dzień drugi sianokosów i widzimy się dnia trzeciego. Nie wiem, czy vlog się zacznie od zagrabiania, czy już od wożenia. Także zapraszam do trzeciej części. Trzymajcie się, cześć!